Jestem gruby, bo mnie stać. Siema wariant. Tu znowu ja z waszą ulubioną serią, czyli pirotechnika z dyskontów. Biedroneczka. Oczywiście zapraszam was na kanał Machondo bez piny, gdzie tam też pewnie jakiś teścik recenzja się znajdą. Możecie tam zostawić suba, bo jak dobijemy do 50 tysięcy, to jakiegoś małego konkursika wam może zorganizuję ze sklepem Pirohit. Oczywiście do Pirohita zapraszam po nowym roku na noworoczne wyprzedaże. No i będzie ankieta przypięta, znaczy w opisie będzie ankieta w obronie fajerwerków, bo jak wiecie albo nie wiecie, w przyszłym roku chcą zbanować całą branżę pirotechniczną. Skończą się pokazy, skończą się fajerwerki z Biedronki, skończy się wszystko. Nie będzie nic. Jak to mówił Konon, nie będzie nic. No dobra, co ja dzisiaj tu dla was mam? Mam taki fajny zestawik Galaxy za całe 25 zł. Zestaw wygląda mega obiecująco, to jest chyba mój koń. Kod produktu HE0600B, latające śmigło. Gramatura owego zestawu to jest 73,8 grama neku latające śmigło. Nie wiem dlaczego, ale czymś dziwnym mi się to jest kojarzyło. Możecie zostawić komentarz, czym wam się kojarzy latające śmigło. Zobaczymy, czy wasze myśli z moimi myślami się jednoczą, tylko bez głupich rzeczy. Pamiętajcie, bo YouTube potrafi banować za głupownictwo. Co my tu mamy? Mamy tak, no, zimne ognie. Zimne ognie, taki fajny, o. Powiem wam tak, zimne ognie nie są nigdy zimne. Jedną sztukę jak odpalicie, to się delikatnie spali, jak połączycie 10 sztuk, to szybko się spalą i to też dzisiaj uczynimy. No mamy petardy, Panzerkratten, Panzer, kaczor, gdzie jesteś mordo? No i mamy latające śmigło, jest latające śmigło, jest latające śmigło. No mamy cztery rakietki, Merkury, Saturn, Jupiter, Neptun, o, takie małe rakietki, nie ma tam woreczku, więc nie liczcie na coś ekstra. To tyle jeśli chodzi o zestaw sylwestrowy. Tak jest, ale żeby nie dłużno, bo pewnie też niektórzy by chcieli coś lepszego, jakąś wyrzuteńkę, niektórzy nie lubią się bawić takimi pierdółkami, to dla was przygotowałem 20 Big Shot. No otóż sama nazwa mówi Big Shot, Big, amerykański akcent, angielski, Big, Big, z dużym się kojarzy Amerykaninem, to jakieś fajerwerki w tle widzimy, no to automatycznie to już tak, człowiek sobie wyobraża takie wielkie kulenbomben. Czy tak będzie, tu mam taką ładną, różowatą szatę. Fajnie to wygląda. I 25 strzałów. Wszędzie mamy napisane, że jest 25 strzałów, żebyście nie myśleli, bo kiedyś kupiłem wyrzutnię 300 strzałów, a miałem tylko 100 strzałów. co tu mogę powiedzieć? Mamy ląd podstawowy i ląd rezerwowy. W cenie 40 zł, więc to nie jest zła cena. Oczywiście pani w Biedronce mnie wycimcirimcim, bo no, miał być drugi produkt tańszy o 50%, a tu o, tak się zgina dziupingwina, nie? Co tu mogę wam powiedzieć? Artykuł, czyli kod produktu YH2224, wszystkie są strasznie podobne. Gramatura 162,5 grama neku, świeżynka 2023, kategorie F2, czyli niemiaszki mogą sobie z tego postrzelać. Wyrzutnia jest modułowa, czyli jest dość mocna i odporna na uszkodzenia, czyli tak naprawdę z tą wyrzutnią mogę rzucać, turlać i ona będzie bardzo, bardzo odporna na takie wszystkie zdarzenia losowe, ale natomiast jeśli wody dostanie, to ona się po prostu tak rozpuści. Tutaj mam już taką inną wyrzutnię, to już nie jest wyrzutnia modułowa, tylko to jest zwykła papierowa wyrzutnia, rureczki i ta wyrzutnia już jest mniej odporna od tej, ale bardziej jest odporna na deszcz, bo ona po prostu to wchłonie i potem po prostu to się rozpuści, raczej wchłonie i potem wyparuje, jest ok. A ta, jak to wchłonie, zrobicie tak i jej po prostu nie ma. Wysypałem takimi wyrzutniami kiedyś drogę w dołki i poznikały, jak przejechała ciężarówka. I nawet dołków nie zasypało. Tutaj mam taką wyrzutnię 100-strzałową, oczywiście wszędzie macie informacje. 100 strzałów, Master of Light, mistrz światła. Tu mamy na jakiegoś ufolonga. Patrzcie, jest ufolong, taka szata fajna. 100 strzałóweczka, taka malutka. Mamy ląd podstawowy. Bardzo ważny jest ląd rezerwowy. Hestia za to plus. I tutaj nawet mamy, tutaj chyba też ktoś chciał dać ląd. Czyli mielibyśmy 3 lądy. Pierwszy raz się spotkałem, ale to... No. Co mogę na jej temat powiedzieć? No tutaj 100 strzałów, panie. Tu mam za 130 100 strzałów, a u was?
No jak ona ma tam Gold Crush 180 za 100 strzałów, a w Biedronce mam za 130. Tylko Gold Crush ma 20 mm, a to ma 14. Rozmiar ma znaczenie. Dobra, wysokość tylko do 15 metrów, bo to malutki kaliberek, czas 60 sekund. Ciekawe, czy to będą jakieś efekty, czy to będzie... O rok produkcji 2020, 3 gramy tura, 300 gram leku. 3 gramy na pocisk. No, zapowiada się hardkorowo. Cena 130 zł i to tyle, co miałem wam do przekazania. No zobaczymy. Powiem wam, tak naprawdę te etykiety z góry mnie poprzyciągały. Jak przyleciałem do nich jak mucha, nie wiem do czego, bo tu tak naprawdę te Big Shots jakoś do mnie nie przemówiły. Big Shoty ani Master of Light. Nie no, ten Ufolong mnie trochę przekonał. No dobra. To zobaczmy, co te fajerki potrafią. No i zimnego ognia jeszcze odpalimy sobie złożonego. To tyle, co miałem wam do przekazania. Pamiętajcie, wbijajcie na kanał Machony Bez Piny, bo jak dobiegniemy do 50 tysięcy subów, no to jakiegoś konkursika wam z pirohitem zrobimy wtedy, jak już tak delikatnie. No dobra, to tyle, co miałem przekazania. Lecimy z tematem. Zestawik Galaxy, stawiaj motylka. Zaraz zobaczymy wariata, czy jest coś warty. Bestia! Bezpieczne fajerwerki. Zaraz zobaczymy, jak pójdzie. O Boże! Już? O! No kurwa! Masz ten, zimnego ognia. Wejdź do światełka, pokaż jak go zmontowałem. O, no i dobra, odpalaj górę. Może go w łapach nie trzymaj, bo to wiesz. Spali się błyskawicznie? No tak, trochę szybciej. Trochę szybciej, tak. Nie no, jest ogień, zobacz. Dynamicznie się spalił, jaki ten. No dobra, weź teraz te petardki. Super, super zabawa. Masz te petardki, dawam ci? Nie? Nie, ja nie dawałem. Masz petardki. O. Zobacz, patrz jak one się nazywają fajnie. China Bowler? Nie, pancer! Panca! Wyszałby przebiły? Rzuć tam ze dwa na betonik. O, człowieku. Widziałeś? Mocne. No, potrafi zaskoczyć. Te akurat są najlepsze, opa, i w śnieg. O, śniegu, w śniegu już nie. No dobra, lecimy teraz z fajerwerkami. Andrzejek poszedł, będziemy odpalać najpierw seteczkę, mniejszy kaliber, później odpalimy ten większy kaliber. Ze względu na to, że jakbyśmy odpalili najpierw większy kaliber, a później mniejszy, to mniejszy się wyda po prostu paździerzem, nie? No dobra. Więc jestem ciekawy. Pogoda, widzicie, nie rozpieszcza. Ni to deszcz, ni to śnieg. Taki deszcz ze śniegiem. Dobra, setka? No zobaczymy tą seteczkę. Pali się, pali. O! Fajna! Fajna dynamika. Fajna dynamika. Fajna jest! Jak na takie gówno, to jest super! Fajnie seriami na tym tyle. Ty, fajna, jak na ten kaliberek, to rewelacja! Musimy zobaczyć, jaka tam cena była, bo powiem wam, jeśli do stówki, to fajna kosteczka taka. No, ale kurde psikus. Dobra, dawaj tą 25 teraz. No, teraz zobaczymy to. Ale podobała mi się, bo jej fajna dynamika była. Ale ładne niebieskie kulki tylko. I tylko tyle. O, pupu. O, migotanko, tak. Kwestia ma dobre migotanie białe. Zauważyłem. Brokat, niebieskie kulki. Standardowe widzę w Kwestii. Strzela jak 20 mm. Kurde. Powiem wam. Co? Wolałbym tamtą, lepsze rozpierdze. No, chodź, mamy tu jeszcze 4 rakietki z zestawu Galaxy. Ten chociaż 25 zł kosztuje. Powiem ci, ta pierwsza
fajny rozpierdziel robiła, jak na taki malutki kelt, bo tam jest 14 mm. No, no to ci kałasznikow się zrobił. No taki kałasznikow, to mi się mega podobało. Ja myślałem, że jednak to będzie paparazzi. Takie wiecie, no... Poczekaj, no ta 25, no to tak strzelała, 40 zł. No tutaj można dać 7. Ale to małe gówienko za... A, 130 zł. A... 130 to mi... Nie, za 130 to sorry. 80 to max może. Tak. 80 to max. 100 stuwa. 8, no do 80 zł. Ale nie 130. Sorry, cena cię zabiła. No dobra, Andrzej ma rakietki. I zobaczymy. Oczywiście Hestia nie dorzuciła żadnej rurki, żeby bezpiecznie odpalać, czyli co Andrzej z ręki. Nie no, żartuję, z ręki nie odpalamy, odpalamy z wyrzutni. Ta jest idealna do tego, fajnie obciążona. No, taki mały zestawik. Zobaczymy. O, pyk. No dobra, odpalaj. Zaraz zobaczymy. Och, szybko dziabnęła. Ze 30 metrów max przeleciała. No ale dzięki temu wydała się głośna. Mamy dzisiaj bardzo silny wiatr, więc nagrywam w takim ala zagajniku. Dzięki czemu tutaj tak nie wieje, ale u góry to jest tajfun. Ty, one strasznie ten. Ty, wiesz co, Andrzej? Co, po ziemi? Nie, no gdzie po ziemi? Jaki ty przykład byś dawał? O, patrz pan. Dawaj. Bo one daleko nie lecą. One zaraz po starcie wybuchają. Więc powinna przelecieć 30 metrów. No. Ale wieje. Niemiłosiernie wieje. Ty. Rakiety. Fajny huk mają. Efekt. Oho. To nie pójdzie ci. Wbije się w trawę. Efekt. Może najlepszy efekt to nie jest. To bardziej huk dobry jest. On strasznie szybko dziubają. O, ta była cichutka, się miła. Ale powiem ci, zestaw Galaxy mogę mu dać takie 6 z małym plusem. Co do kosek, to już widzieliście. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i o innych. No i tylko, żeby była dobra pogoda w Sylwestra. Na razie.